Już po raz dziewiąty młodzi adepci piekarstwa ubiegali się o zwycięskie laury w wojewódzkim konkursie odkrycie chówcowych pereł w zawodzie piekarz w piekarni Stanisława Bigaja. Wybieramy najlepszych w województwie z uczni ochotniczych chówców pracy, tak z zawodowej szkoły branżowej, jak i z przyuczenia do zawodu. Zasada, jak co roku, była prosta. Liczy się wiedza, biegła znajomość receptur i umiejętności praktyczne. Widać bardzo wysoki poziom w wykształceniu, w szkoleniu uczni. Radzą sobie bardzo dobrze manualnie, dlatego podzieliliśmy tą część praktyczną na dwa etapy. Pierwszy to będzie po prostu skręcenie bułek okrągłych, a drugi etap to jest zrobienie najpiękniejszych rzeczy, jakie się potrafi. Po raz pierwszy w tym roku będzie w moim zakładzie przeprowadzony etap praktyczny i teoretyczny. Praktyczny to bywał zawsze, a teoretyczny po raz pierwszy, ponieważ dobudowałem część administracyjną, socjalno-sanitarną, gdzie postaramy się przeprowadzić ten etap teoretyczny konkursu. Za sprawą wyższych niż dotychczas oczekiwań ze strony klientów, zawód piekarza znów staje się popularny. Dowodem na to jest sama frekwencja w konkursie. W tym roku w szranki stanęli podopieczni aż 5 ochotniczych chówców pracy. Coraz więcej osób jest chętnych do nauczania się w tym zawodzie, chociaż jeszcze kilka lat temu był to jeden z ginących zawodów. Ale nadal na rynku pracy poszukiwani są właśnie piekarze jako dobrzy fachowcy, którzy potrafią właśnie w takich piekarniach rzemieślniczych wytwarzać różne wyroby piekarnicze. Jak głosi obiegowe porzekadło, piekarzem dobrze jest być zimą, a latem leśnikiem. Dobrym piekarzem dobrze jest być chyba jednak przez cały rok.